Jaki jest nowy limit wartości THC? Jaki to ma wpływ na okazjonalnych konsumentów? Jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem konsumpcji mieszanej, czyli THC i alkoholu? Okres próbny i początkujący kierowcy. Co będzie obowiązywało? Przedstawię ci w tym wideo projekt ustawy GZNWurf 14 maja tego roku o zmianie ustawy o ruchu drogowym, czyli Strassenverkehrsgesetz i wprowadzeniu nowego limitu wartości THC. Oglądaj to wideo do końca. O tym wszystkim będę mówić. Nazywam się Joanna Małolepsza-Mitko. Jestem psychologiem transportu w Niemczech i Wraz z zespołem Małolepsza Praksis przygotowujemy kierowców do badania MPU. Propozycja nowej wartości granicznej THC są to zalecenia ekspertów Niezależnej Komisji z dnia 28 marca tego roku. Rząd federalny, czyli Bundesregierung, wypowiada się w tej kwestii i pisze. Tutaj masz po niemiecku tekst, ja Ci to przetłumaczę. Kierując się z zaleceniami Komisji Eksperckiej z dnia 28 marca 2024 roku wprowadzimy nowy limit wartości THC 3,5 nanograma na mililitr w surowicy krwi. Ten limit wartości THC powinien być wpisany w dotychczasowy paragraf dotyczący granicy Półpromila alkoholu we krwi. strassenferger GZ paragraf 24a. Półpromila gręce. I w związku z tym powinien w przyszłości pojawić się w paragrafie 24a i nazywać się półpromile gręce tetrahydrokanabinol-gręcwerk. Wartość THC 3,5 nanograma na mililitr we krwi odpowiada, chodzi tutaj o objawy po spożyciu i tym samym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wartości około 0,2 promila alkoholu we krwi. Komisja Ekspertów, jak również Rząd Federalny Niemiec uważa za sensowne. Wykroczenia od 3,5 nanograma na mililitr THC tak samo sankcjonować jak wykroczenia od pół promila. Jaki ma wpływ podniesienie tej wartości granicznej z 1 nanograma na 3,5 nanogramy na mililitr krwi? Instytut Medycyny Sądowej w Kolonii przeprowadził badania, które mówią, że podniesienie limitu stężenia THC we krwi z jednego nanograma na 3,5 nanogramy na mililitr we krwi, drastycznie zredukuje liczbę wykroczeń u okazjonalnych konsumentów. Uwaga, tylko 24,1% z 11 tysięcy zbadanych przypadków policyjnych w 2019 i w 2020 roku, którzy zostali zakwalifikowani jako okazjonalni konsumenci, znajdują się powyżej tego nowego limitu wartości THC 3,5 nanogramy na mililitr. W porównaniu do limitu 1 nanogram na mililitr, około 70% okazjonalnych konsumentów znajdowało się powyżej tej starej granicy. Teraz opowiem ci o tutaj takiej nowości dla regularnych konsumentów, co może być bardzo pomocne. Jest to nowa metoda Wykrywania narkotyków, test ze śliny, do określenia, kiedy była ostatnia konsumpcja marihuany przed jazdą. Rząd federalny opisał to w projekcie ustawy. Tutaj ten tekst Ci przedstawię po niemiecku i przetłumaczę teraz, co tam jest napisane indywidualnych przypadkach. Nie można wykluczyć, że przy częstej konsumpcji stężenie THC może przekroczyć limit wynoszący 3,5 nanograma na mililitr THC w surowicy krwi, pomimo odpowiednio odpowiedniego oddzielenia konsumpcji od prowadzenia pojazdu. Dlatego też, jeśli są dostępne, należy stosować badania śliny o wysokiej czułości jako wstępne badanie przesiewowe w celu wykrycia bieżącego spożycia ze względów praktycznych i aby uniknąć rejestrowania przyszłego spożycia w przypadku wszystkich osób poddawanych badaniu przez organy kontrolne. Stosowanie testów ze śliny nie wymaga zmian w ustawie o ruchu drogowym. Teraz opowiem Ci o konsumpcji mieszanej, czyli alkohol i THC. I tutaj rząd federalny pisze w projekcie ustawy następujące słowa. Też ci przetłumaczę na język polski ten tekst. Aby wziąć pod uwagę szczególne ryzyko, jakie stwarza mieszanie konsumpcji konopi indyjskich i alkoholu, ekspercka grupa robocza zaleca również, aby konsumentom konopi indyjskich całkowicie zakazano spożywania alkoholu podczas prowadzenia pojazdu. Zgodnie z przepisami artykułu 24C ustawy, czyli yy, Strassenferkersk. No i zgodnie z tym paragrafem 24C, kierowcem początkującego obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu. Obowiązują tu zasady podobnie jak, podobne jak dla początkujących kierowców, którzy są w okresie próbnym, czyli granica zero tolerancji to nie znaczy 0 promili i 0 nanogramów na mililitr, tylko jest to granica 0,2 promila albo 0,1 mg na e, litr wydychanego powietrza. Czyli kto ma jednocześnie 3,5 nanogramy na mililitr THC i przekroczy 0,2 promila, musi się liczyć ze specjalnymi sankcjami. Tutaj jest w przyszłości przewidziana kara grzywny w wysokości do 5000 tysięcy euro. Tutaj możesz sobie jeszcze zobaczyć ten paragraf 24c alkohol verbot waranfenga und waranfenginen czyli tutaj, y, zakaz y, spożywania alkoholu dla początkujących kierowców i kierowczyń. Teraz opowiem Ci o okresie próbnym i y, właśnie początkujących kierowcach, co będzie obowiązywało. Tak jak przy alkoholu, również przy konopiach indyjskich dla początkujących kierowców i dla osób poniżej 21 roku życia obowiązuje zero tolerancji. Tak jak mówiłam wcześniej, nie oznacza to jednak 0 promila i 0 nanogramów na mililitr THC. W sprawach za alkohol wśród początkujących kierowców przez wiele lat ukształtowała się granica 0,2 promila lub 0,1 mg na litr wydychanego powietrza. Każdy, kto będzie te granice przekraczać, dopuszcza się wykroczenia zgodnie z paragrafem 24c Strasenverkehrsgesetz. Dla konopi indyjskich będzie określony odpowiednio limit 1 nanogram na mililitr THC. Czyli dla każdego początkującego kierowcy poniżej 21 roku życia powinien obowiązywać limit 1 nanogram na mililitr w surowicy krwi. Dziękuję Ci za oglądanie. Pojawi się jeszcze druga część, tutaj omówię Ci inne rzeczy ważne związane z tym Gzec Wurf, ze zmianami, które wkrótce pewnie się pojawią. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli te treści są ciekawe, napisz mi może w komentarzu, co Cię najbardziej interesuje. Czego chcesz więcej, jakich treści? No, i możesz przekazać też dalej osobom, które są kierowcami w Niemczech, będzie to może dla nich przydatny materiał. Na razie tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.